Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Lecimy z szybkim przekazem wiadomość od tej osoby, którą macie w serduchu, na myśli, z której macie kontaktu. Co on, ona, osoba, o której pytacie, o której myślicie, chcę wam powiedzieć na chwilę obecną. Czekajcie, coś wypadło. Co chcesz jemu, jej powiedzieć o sobie, która o ciebie pyta? Czy jest jeszcze coś, co chcesz powiedzieć o sobie, która od siebie pyta? Ten kabel mi, słuchajcie, teraz przeszkadza, ale przynajmniej trochę ciszy będzie, nie? Nie lubię w ciszy pracować, nie lubię w huku za bardzo pracować, słuchajcie, bo ciężko jest się skupić, nie? Ojejku, co chcesz jemu, jej powiedzieć? Utrudniliśmy sobie, ale okej, w tej chwili o sobie, która od siebie pyta. Dobra, to weźmiemy, to schowamy to. Czy jest jeszcze coś, co chcesz powiedzieć osobie, która o ciebie w tej chwili pyta? Czekajcie, wypasujemy w ten sposób. Jeszcze raz się zapytam. Czy jest jeszcze coś, co chcesz jemu jej powiedzieć osobie, która o ciebie pyta w tej chwili? Nie. Dobrze, to zaczynamy. Z tymi wiadomościami, co ta osoba już powiedziała. Ciężko jest ci na nowo zaufać i będzie. Nawet przyjaźń. Ciężko jest, jak cię z nim zobaczyłam, serce i od niej o niej usłyszałam, serce pękło mi na pół. Chcę z tobą spędzić całe swoje życie. Przepraszam, że ci odsunęłam od siebie, nie potrafię ci zrozumieć. To spowodowało oddalenie się. Lubię cię bardziej niż ci się wydaje. Posłuchaj samego siebie, wtedy nie innych złych doradców. Wtedy zrozumiesz całą sytuację, pokochaj samego siebie, wtedy pokochasz innych. Dużo będzie ci łatwiej. Byłeś opcją zapasową, jesteś priorytetem. Byłeś opcją zapasową dlatego, że po prostu czułam się przy tobie, jak opcja zapasowa czułem. Dlatego chciałam ci oddać dług, żebyś zobaczyła, jak ja się czuję w danym momencie przy tobie. Za mało się starasz, ciężko jest o tobie zapomnieć. Podobasz mi się coraz mniej przez swoje zachowanie. Mam nadzieję, że jeszcze cię spotkamy. Mam duże poprzeczki i wymagania. Poznanie prawdy spowodowało się, że rozpadło się moje serce na drobne kawałki oraz osób trzecich. Jesteś dla mnie całym światem. Nic się nie zmieniło i zmieniłaś. Udowodnij i zapracuj sobie na moją straconą uwagę i zaufanie. Będę o ciebie walczyć. Wygarnę ci kiedyś, jak pęknie we mnie coś w środku. Uczucia i emocje zobaczysz. Kocham cię, ale potrzebujemy czasu, tylko czas może nas uratować. Rodzina jest dla mnie na pierwszym miejscu, pamiętaj, nie tam jakaś kasa. Nie wierzyłem w miłość, dopóki nie poznałam odpowiedniej osoby. Mam zamiar cię przeprosić i zostać z tobą w przyjaźni. Zaczynam nas rozumieć. Czytasz w moich myślach. Myślę o nas poważnie. Twoje słowa rozwaliły serce mi na pół i twoje zachowanie. Nic się nie dzieje bez przyczyny, pamiętaj. Chcę szukać winnego winnej. Jestem gotowa na zaangażowanie się. Chcę ciebie. Znisz swoje ego i swoją dumę. Mówię ci prawdę, bo to cię gubi. Mówię ci prawdę, a ty dalej słuchasz innych bredni. Nie zostawiaj mnie na lodzie, bo ja ci nie mam zamiaru zostawiać. Nawet przyjaźni. W końcu wiem, na czym stoję. Dziękuję. Dużo mi to dało do myślenia i otworzyło oczy. Mogę w końcu ruszyć naprzód. Moje ego i duma nie pozwala mi wyciągnąć pierwszemu ręki na zgodę. Co jest między nami, nigdy się nie skończy, nawet przyjaźń. Ta przyjaźń przerodzi się w prawdziwą miłość. Twoja miłość jest jak narkotyk. Mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczę. Rozwijam swoje pasje i hobby, by wrócić w wir pracy. Jesteśmy inne bajki, inny świat, inne ligi. Chcę cię pocałować, jesteś dla mnie całym światem. Przestań mnie testować i sprawdzać, bo mnie to męczy i przeraża. Jest niedojrzałe. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Wyjaśnij mi to wszystko, co inni o tobie mówili na twój temat. Chcę walczyć o tę znajomość, przyjaźń. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Będę lepszą wersją samego siebie. Pamiętaj, jak coś zakończysz, już nie wracaj, nie rób mętnika. Dobrze przemyśl drugi raz. Chcę z tobą założyć rodzinę i nie rób nic pod impulsem. Widzę cię jako mamę, tatę naszych dzieci, męża, żonę. Nie rozumiem cię i twojego zachowania. Widzisz, jak się kogoś oswoi, to się bierze za kogoś odpowiedzialność, a nie się ucieka. Gdy ta osoba wie, czego chce, a ty się cofasz. Boję się odezwać pierwsza. Kochałam cię serio, szkoda, że ty mnie nie.
Dość pustych słów i obietnic. Teraz albo zaczynasz działać, albo zostaje przyjaźń. Nie mów tylko działaj. Weź się w garść. Szanuję się na tyle, że od ciebie odchodzę, bo dosyć mam niepewności. Tak, czyli ta osoba wie, czego chce, aby po prostu to przewlekacie, się boicie. Patrzę sercem i oczami. Karma wraca, pamiętaj. Oczy powiedzą wszystko. Otwórz się w końcu, pozamykaj stare rozdziały, zacznij nowy. Rusz naprzód. Nie mogę żyć bez ciebie. Jest duża odległość, różnica wiekowa między nami. Muszę cię sprawdzić, ponieważ doszły mi nieciekawe słuchy, a chcę się upewnić, czy ludzie mówią prawdę, czy nie. Zasługujesz na więcej. Chętnie cię poznam bardziej. Chcę zgody. Kiedy będziesz miała swoje zdanie. Nie słuchał, słuchała się innych. Zmień się, bo to cię zgubi. Mam nadzieję, że mi wybaczysz i zrozumiesz. Jesteś dla mnie najważniejszy, najważniejsza. Powiem ci całą prawdę. Zgubiłem się na chwilę. Mam niskie poczucie własnej wartości przez siebie. Szczera rozmowa oko w oko. Ciągnie mnie do ciebie. Chcę się z tobą ożenić. Spotykam się z byłym z byłą, żeby cię potrafić zrozumieć, nie tylko z nimi. Dojrzyj w końcu, bo nie mam na ciebie siły, ręce opadają. Mam strach przed zranieniem. Jestem już inną osobą niż myślisz. Tęsknię za tym, co było między nami. Będzie dobrze, nie przejmuj się. Głowa do góry. Znowu ta sama śpiewka. Ogarnij się, zejdź na ziemię. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa w tej chwili. Nie chcę nikogo innego. Dziękuję za to, że mi olałaś dla niej, dla niego. Pracuję poważnie, kariera, czyli kariera, pasji, hobby i tam znajomości. Jesteśmy dla siebie toksyczni. Nie zamykaj się w sobie, że nam nie wyszło. Zacznij iść przed siebie, weź się w garść, bo ci życie przez palce ucieka. Muszę się skupić na uzdrowieniu samego siebie. Ty zrób to samo. Nie wybaczę ci tego nigdy więcej. Sprawię, że czuję się sobą. Z jednej strony ci kocham, z drugiej strony ci nienawidzę. Widzicie? Bardzo mocno ci kocham i za tobą tęsknię. Ciekawisz mnie. Karma wraca, pamiętaj. Twoje zachowanie mnie odpycha od siebie. Czyli te zachowanie, tak jakby ci niedojrzałość emocjonalna. Wiem, czego chcę, potem się cofam. To jest coś takiego. Podjęłaś decyzję, nie masz już odwrotu. Drugi raz przemyśl, zanim cokolwiek powiesz dwa razy. Nie jesteś moją zabawką. Widzę cię jako męża, żonę, ojca, matkę naszych dzieci. Trudno mi jest się przed tobą otworzyć, bo mnie zamykasz. Kręcisz mnie. Rzucam się w wir pracy, by osiągnąć cele, poprzeczki i marzenia. Zaczynam działać od nowa. Zaraz się z tobą skontaktuję. Czemu mnie ranisz? Podglądam cię w internecie. Nie róbcie tego, kochani. Zguba dla was i dla tej osoby. Nie mogę znieść twoich dziwnych, przykrych słów. Czuję się, że grasz nie fair. Gdy cię moje serce zobaczyło, poczuło, że to jest to. Chcę spełnić swoje marzenia, dlatego idę przed siebie. To wszystko mnie przerosło. Pragnę cię. Obawiam się, czy twoja rodzina, przyjaciele, znajomi mnie zaakceptują. Rozpiera mnie ego i duma. Ty tylko robisz maski na to znajomość. Bądź sobą, to wystarczy. Czasami zbytnio mnie kontrolujesz. Cześć!